Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku unboxingów i recenzji, natomiast dzisiaj będzie bez unboxingu, bo jak tylko przyszła paczka, od razu otworzyłem, bo znajdowała się w niej klawiatura Asus Strix Flare, która przyszła w tym opakowaniu. Czekałem na nią dosyć sporo, bo od lipca i naprawdę nie mogłem się już doczekać, bo jest to, już mogę stwierdzić po tygodniu użytkowania, najlepsza klawiatura, jaką dotychczas używałem. Posiada ona, z tego co na razie zauważyłem, dwie wady. Jedną z nich jest cena, drugą poznacie w tym odcinku. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia. Jeżeli chcecie zobaczyć klawiaturę, która ma w sobie absolutnie wszystko, przez ten tydzień przynajmniej tak mi się wydaje, to zapraszam Was do oglądania. Myślę, że warto obejrzeć taki odcinek. Lecimy! Tak wygląda klawiatura po wypuszczeniu na wolność. Nie przejmujcie się tym, że nie widzieliście unboxingu. Wiem, że niektórzy lubią oglądać, ale podczas unboxingu nic nie wyskoczyło z pudełka, nie ucierpiało żadne zwierzę, także nie stało się absolutnie nic ekscytującego. W opakowaniu nie było nic nadzwyczajnego, była klawiatura połączona z kablem i dodatkowo ta podkładka na nadgarstki, która swoją drogą jest bardzo fajnie wykonana, bo w przeciwieństwie do wielu klawiatur, gdzie mamy takie jakieś różne szczypczyki, które musimy ewentualnie sobie odłączać, musimy klawiaturę czasami wywrócić na drugą stronę, to ona jest po prostu, nie jest w ogóle do niczego przymocowana, bo jeżeli sobie, przepraszam teraz za te dźwięki, odsuniemy ją kawałek, tak, to ona jest tutaj przyczepiona w pewien sposób, także możemy na luzie ją sobie przesuwać. Natomiast jeżeli chcemy odłączyć ten nasz, tą naszą półeczkę na nadgarstki, wystarczy podnieść klawiaturę, wysunąć i tyle z tego jest, bo ona ma po prostu taki kołeczek, który się od spodu sam zahacza, więc bardzo fajny system i na razie się tego pozbędziemy, bo będzie nam przeszkadzało w dalszym omówieniu klawiatury. Nie wygląda ona rzeczywiście nadzwyczajnie. Przede wszystkim wideo tutaj do końca nie odda tego, jak ta klawiatura, co ona w sobie będzie posiadała, ale możecie zobaczyć bardzo fajne sprawy. Pierwsza z nich, która jest dla mnie osobiście od jakiegoś czasu najważniejszą rzeczą w klawiaturach, to jest te pokrętło, które tutaj widzicie, dzięki któremu możemy sobie ściszać i zgłaśniać dźwięk w komputerze. Fajnie ono działa, lepiej niż moja poprzednia klawiatura, bo jeżeli zrobimy pełny ruch, to wtedy bardzo szybko zgłaśnia, w sensie duże jednostki, natomiast jeżeli będziemy robić wolno, to tak będzie zmniejszało mniejsze jednostki dźwięku, więc to jest bardzo fajnie zrobione. Druga sprawa, którą widzicie, czcionka. Moim zdaniem czcionka na klawiaturze jest fajnie wykonana, jest inna niż w tych klawiaturach dotychczasowych, które miałem, które Wam mogłem pokazywać. Jest taka lekko ciekawsza i fajnie ona się prezentuje na klawiaturze. I przyciski multimedialne, które w końcu działają. Ja używam Tidal do słuchania muzyki i jeżeli chodzi o te klawisze multimedialne, play, dalej i do tyłu, to one rzeczywiście działają i możemy sobie fajnie słuchać muzyki czy oglądać filmy, serial na komputerze po prostu działając tymi klawiszami, więc to jest bardzo fajna sprawa. Dodatkowo mamy przycisk do ustawienia jasności klawiatury. Mamy tutaj cztery wielkości. Przycisk Windows, tak żebyśmy naciskając, znaczy blok Windows, możemy tak to nazwać, naciskamy przycisk Windows, żeby nam nie wychodziło z gry tam do te menu boczne systemowe, więc możemy sobie to włączyć i wyłączyć. Sama reszta, jeżeli chodzi o budowę, klawiatura jest ciężka, to jest oczywiście klawiatura mechaniczna, żeby nie było wątpliwości, ze switchami MX4, w moim przypadku są to klawisze brązowe i są cichsze niż w klawiaturze HyperX i w klawiaturze SteelSeries, które miałem poprzednio, które były też mechaniczne i też miały te same przyciski, więc ona jest troszeczkę cichsza, nie wiem od czego to jest zależne. Tak wygląda tutaj już przycisk sam w sobie, widzicie, brązowy. One mają taką białą podkładkę jakby tutaj pod spodem. To się całkiem fajnie prezentuje, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o samo oświetlenie, to zgasimy światło, bo oświetlenie w tej klawiaturze jest naprawdę genialnie zrobione i na pewno dużo osób chce o tym oświetleniu się trochę więcej dowiedzieć. To jest pierwsza klawiatura, w której zacząłem się bawić oświetleniem i w której
stało się ono dla mnie nieco ważniejsze, jeżeli chodzi o sam wygląd klawiatury, niż w poprzednich modelach, które użytkowałem. Tutaj mamy takie wykończenie, no to jest plastik, ale to, co fajne, to ono ma taką samą strukturę jak większość tych myszek teraz gamingowych, takich troszeczkę lepszych. Tutaj mamy też dodatkowy fajny panel, to jest fajny gadżecik w ogóle, który również nam się tutaj podświetla dzięki diodom LED. W opakowaniu dostajemy dodatkowe takie jedno, tylko że ślepe, puste, w sensie po prostu przezroczyste, bez tego loga, na które możemy sobie nakleić dowolnie co chcemy. I będzie nam się tutaj również to logo podświetlało. Możemy to sobie zrobić na drukarce 3D, możemy to gdzieś też zamówić, a możemy coś nakleić, jakąś naklejkę jak mamy. Właśnie chciałbym logo Razer sobie tutaj zrobić, moją czachę, bo świetnie by wyglądało, muszę tylko się dowiedzieć, jak to zrobić, więc to jest bardzo fajnie wykonane. Zanim przejdziemy do oświetlenia, jeszcze tył, który jest w przeciwieństwie do wielu klawiatur bardzo dobrze zrobiony. Ponieważ tutaj mamy takie duże gumowe, no właśnie nie ślizgacze, bo klawiatura się świetnie trzyma przy biurku, tak jak widzieliście na początku, gdy próbowałem ją przesunąć, takie był spory opór, i nóżki, które są, no słuchajcie, pierwsza klasa. One są fajne, dwustopniowe, tutaj mamy takie też wybrzuszenie, że ona zawsze będzie troszeczkę podwyższona, dzięki czemu możemy sobie kabel pod klawiaturą przeprowadzić. Ja osobiście trzymam kabel od słuchawek pod klawiaturą, tak żeby ona mi blokowała po prostu klawiatura, ten kabelek, żeby on sobie nie latał. No i oczywiście tutaj jest dodatkowe podwyższenie z tyłu klawiatura, tak jak widzicie. Jeżeli chodzi o kabelek, kabel jest w oplocie. Bardzo gruby kabel, ponieważ w klawiaturze jest dodatkowy port USB hub. Możemy sobie podłączyć tutaj pendrive'a, żeby tam, nie wiem, pod biurko nie zaglądać, zależnie jak to gdzie ma komputer. To jest fajna opcja, ja osobiście z tego nie korzystam, ale dla niektórych osób może się przydać. Ja po prostu nie muszę majstrować przy komputerze, mam łatwy do tego dostęp. No i teraz jest minus, który zauważyłem, od kiedy miałem pewną klawiaturę, nie pamiętam już jak ona się nazywała, w której kabel był odczepiany, i moim zdaniem to był duży plus tamtej klawiatury, bo jeżeli chcemy sobie wyczyścić klawiaturę, ja osobiście musiałbym się teraz schylić pod biurko, żeby wypiąć ten kabel, musiałbym się na czworaka schylić, wypiąć go, i nie lubię tego robić, jeżeli mam być szczery. Wolę sobie odłączyć, wziąć klawiaturę, ją strząknąć i wtedy wszystko fajnie działa. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe funkcje, z których ja nie korzystam na co dzień, to jest standard, czyli makro. Możemy sobie makro ustawić w wielu różnych opcjach. Takie dodatkowe rzeczy możecie sprawdzić na stronie, którą dam wam w opisie, link do tej strony, żebyście sobie mogli sprawdzić, bo wiele osób korzysta z makra, szczególnie jak gracie w jakieś gry e-sportowe, czy może w jakieś gry MMO, to wam makro może się przydać. Także są tutaj te funkcje, jak zobaczycie sobie pod spodem, macie jeszcze takie dodatkowe oznaczenia klawiszy, to chyba oznacza, to właśnie oznacza makro, i tutaj też możemy sobie z altem te makra ustawiać, włączyć, odpalić, fajnie to wygląda. Jeszcze na spacji nie pokazałem wam również napis Republic of Gamers. I teraz przejdźmy sobie do podświetlenia, bo to jest bardzo fajna sprawa. Przygaszę trochę światło, żeby lepiej było widoczne. Jakość filmu teraz na pewno troszkę ucierpi, bo nagrywam telefonem, więc w nocy jest troszeczkę gorzej, ale dzięki temu na początek chciałbym wam pokazać te fajne, ładne, soczyste kolory podświetlenia i różne opcje podświetlenia, bo jest ich ponad 10 aż. I to, co jest najważniejsze, czego nie widziałem jeszcze wcześniej w klawiaturach, nie było na pewno w tych, które testowałem przez ostatnie parę lat, to jest podświetlenie boczne. Widzicie tutaj na moich palcach. I powiem wam, że to jest bardzo fajna bajerka, taki panel boczny po obu stronach, tutaj też widzicie, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie daje tu taki efekt wieczorem, jak się gra bez światła, dodatkowy, ale oprócz tego jest jeszcze wiele innych opcji. Teraz troszeczkę zapalę światło, podświetlę lekko i pokażę wam te różne opcje. Tutaj mamy typowy color cycle, dzięki któremu po prostu tutaj nam
to światło sobie się zmienia na klawiaturze. Ale mamy różne opcje, bo możemy ustawić po prostu briefing, oddychanie, kolory oczywiście możemy ustawić sobie takie, jakie chcemy. Możemy dobierać różną barwę, można ustawić nawet dwa kolory do tego oddychania. I możemy sobie to wszystko bardzo fajnie zmieniać. Także opcja jest bardzo konkretna. Teraz na przykład fala, która jest chyba najbardziej tutaj rozbudowana, bo możemy sobie ustawić różne kierunki fali. Teraz będzie szła w przeciwnych kierunkach. Teraz będzie szła jakby po skosie w dół, po skosie w górę możemy ustawić w drugim kierunku. Także tych kierunków możemy ustawić kierunek w każdą stronę. Bardzo fajny efekt. Jak widzicie, kolory są mega soczyste. Mogę jeszcze Wam pokazać na przykład taki schemat kolorów Reactive, dzięki któremu podświetla się to, co odpowiednio wciskamy. To oczywiście mają też inne klawiatury, takie systemy, ale bardzo fajnie to wygląda. Teraz system Starry Night, czyli gwieździsta noc, na którą tak jakby są takie gwiazdy, się pokazują. Bardzo fajnie to wygląda. Podobny jest schemat Raindrop, gdzie tak jakby deszczyk pada sobie na klawiaturę i się fajnie tutaj podświetla. Są różne te systemy, możemy nawet sobie ustawić sami system, jest skustomizowany, więc jeżeli ktoś chce się w coś takiego pobawić, jak stworzenie sobie własnego schematu, to może to zrobić. Tu jest current, czyli strumyk, możemy zrobić quicksand, ruchome piaski, dzięki którym to się tak też fajnie, różnie wszystko rozchodzi, więc te kolory są bardzo fajne. A dodatkowo możemy sobie zrobić coś takiego, jeżeli mamy kilka produktów od Asusa, możemy je wszystkie wrzucić w program Asus Armory. I teraz Wam pokażę, że dzięki temu możecie sobie ustawić tak, żeby cały Wasz system, wszystkie Wasze peryferia, już ustawiam, mogły się tak samo podświetlać. Tutaj tylko kabel muszę odpiąć, cyk, i ją podciągnąć, żebyście sobie mogli zobaczyć, że ona sobie tak samo wszystko zmienia. Słuchawki również zmieniają, bo niedługo będzie więcej unboxingów, recenzji na kanale. Jeszcze na pewno słuchawki się pojawią od Asusa. Tą myszkę już widzieliście kiedyś na filmie i słyszycie mnie teraz z nowego mikrofonu od Asusa. Jest to mikrofon Strix Magnus, który mogliście zobaczyć już u mnie na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam Was do polubienia tych portali. Linki macie do nich w opisie. Mam nadzieję, że ten mikrofon będzie spełniał swoje oczekiwania. Póki co jeszcze muszę go na pewno przetestować troszkę lepiej. A dzisiaj był odcinek o klawiaturze ROG Strix Flair od Asus ROG. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Klawiatura naprawdę na wypasie, będę ją też teraz używał. Mam nadzieję, że będę mógł ją zmienić na jeszcze lepszą, chociaż nie wiem, czy będzie to wykonalne. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, i do zobaczenia.